witam wszystkich użytkowników programu Dietrix. Filmik prezentuje zastosowanie narzędzia do eksportu modeli Dietrix do formatu SketchUp. Wielu użytkowników systemu Dietrix już poznało ogromne możliwości wizualizacji w darmowym programie SketchUp, korzystając z rozbudowanych bibliotek tekstur i obiektów, cieniowania, perfekcyjnie renderowanych powierzchni, zdjęć tła budynków. Od wersji 13.03 naszego systemu obsługujemy najnowszą wersję 2014 programu SketchUp Pro, SketchUp Make i SketchUp Viewer. Eksport modeli realizowany jest z poziomu modułu Dika. Okno eksportu SketchUp zawiera kilka istotnych opcji. Szablon umożliwia wybór docelowych jednostek w modelu. Wiersz z nazwą pliku. Użytkownik może eksportować różny zakres konstrukcji, od wybranych elementów aktywne, przez jedynie widoczne na ekranie, aż po wszystkie. Transfer oraz prezentację otworów można ograniczyć do określonej wielkości. Zachowanie struktury modelu BIM wymaga utworzenia grup. Po kliknięciu OK, model automatycznie otwiera się w środowisku SketchUp i tam może być edytowany i zapisany. Konstrukcja transferowana jest wraz z przypisanymi teksturami i zostaje pogrupowana w tzw. komponenty odpowiadające elementom ze środowiska Dietrix. Tak powstały plik z modelem możemy łatwo odnaleźć w katalogu projektowym jako część konstrukcji w folderze wizualizacji. Proces projektowy wymaga ustalenia wielu rozwiązań, nie tylko między projektantem, lecz głównie z klientem. Trójwymiarowy model konstrukcji jest wyśmienitym uzupełnieniem dokumentacji rysunkowej. Model wyeksportowany do formatu SketchUp zawiera wszystkie szczegóły. Wygląd zewnętrzny jest identyczny z modelem Dietrix ze względu na jednakowe przypisane tekstury obiektom. SketchUp to bardzo prosty program o intuicyjnej obsłudze. Na poziomie prostego nawigowania modelem nie wymaga on żadnego specjalnego szkolenia. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zmniejszanie modelu to operacje, z którymi powinny poradzić sobie nawet osoby, które nie obyte są z programami komputerowymi. Cenną zaletą jest łatwy dostęp do programu. Wersje SketchUp Viewer oraz SketchUp Make są bezpłatne. Możemy je pobrać z internetu i zainstalować. Model konstrukcji wykonany w systemie Dietrix jest bazą do dalszych działań. Do modelu można dodać różnorodne elementy wyposażenia wnętrz lub aranżacji działki. Łazienkę, salon lub sypialnię można aranżować meblami w rzeczywistych rozmiarach. Obiekty można pobierać z darmowej, dostępnej w internecie, olbrzymiej bazy gotowych do użycia obiektów. Mebli, armatury, sprzętu RTV, pojazdów, drzew, krzewów itd. Dzięki symulacji nasłonecznienia domu o różnych porach dnia i roku możemy oceniać wielkość stref zacienienia w ogrodzie oraz ilość światła w pomieszczeniach. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.